Niezależny analityk rynku akcji, inwestor, ekonomista, autor bloga o inwestowaniu w Polsce odpowiada na pytania internautów. Witam serdecznie, Albert Longterm Rokicki. Po wakacyjnej przerwie wracamy do cyklu pytań do Longterma i przenosimy się tym razem na fanpage Longterm na Facebooku. Piotrek Szczepaniak jeszcze pod ostatnim odcinkiem pisał pytanie. Panie Albercie, pytanie, jak według Pana zachowają się akcje PKN i Lotosu po fuzji? Piotrku, jest taka zasada giełdowa przy przejęciach spółek, że w przeważającej większości przypadków ten podmiot przejmowany, czyli w tym przypadku Lotos, zachowuje się lepiej niż ten podmiot przejmujący. No, są od tego oczywiście wyjątki, są od każdej reguły zdarzają się wyjątki, natomiast w przeważającej większości przypadków jednak ten podmiot, który przejmuje, no on musi ponieść jakieś nakłady finansowe, musi się zapożyczyć bardzo często, aby przejąć inną korporację, więc jest to dla niego obciążenie. Natomiast ten podmiot przejmowany jest bardziej atrakcyjny dla inwestorów, no bo wiadomo, że jeżeli duży podmiot, w tym przypadku PKN Orlen deklaruje taką chęć, no to być może będzie podbijał stawkę i będzie chciał przejąć ten podmiot za wszelką cenę. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy spółka przejmująca podwyższa cenę w wezwaniach. Tak się ostatnio często dzieje na polskiej giełdzie. No, najlepszy przykład Acciona, która chce skupić wszystkie pozostałe w obiegu akcje Mostostalu Warszawa, była zmuszona do podniesienia ceny w wezwaniu. Wiele, wiele innych takich przypadków, a za granicą mamy taki ciekawy case. Pfizer, ten gigant farmaceutyczny, przejmuje Mylana. Mylan jest to dystrybutor między innymi naszego Mabiona rodzimego, no i też Pfizer zachowywał się tak w miarę neutralnie, natomiast akcje Mylanu eksplodowały w górę o kilkanaście procent po tej tylko informacji. Piotr J. się pyta: hej Albert, dzięki za szybki webinar. Proszę, powiedz, co myślisz o liderze w portowaniu na Nintendo Switch gier na rynku polskim Forever Entertainment. Rozmawiałem z prezesem, byłem też obecny w debacie, w której braliśmy wspólnie udział. Jest to spółka wyspecjalizowana akurat w tej działalności i o ile obecnie oni mają żniwa, ponieważ postawili jako pierwsi, można powiedzieć, no, razem z Kubik Games i może z jakimś jeszcze innym podmiotem w Polsce. Także byli pionierami na naszym rynku. Natomiast no, długofalowo wiadomo, jak to jest. No, najpierw są ci innowatorzy, a potem, jeżeli jakaś działalność wchodzi w fazę dojrzałą, no, to jest dużo imitatorów i myślę, że tego tortu będzie coraz mniej konkurencyjni będą. I według mnie jest to postawienie na jedną kartę, prawda? Bo to nie jest spółka, która wydaje własne gry, tylko wydaje gry obce i po prostu portuje je, przekształca na Nintendo Switch. Teraz bardzo zyskowny biznes, ale duże znaki zapytania, jak długo będą w stanie dominować na tym rynku portowania, na ile będą konkurencyjni właśnie i to są moje obawy. Powiem szczerze, oczywiście życzę bardzo dobrze i mocno kibicuję, natomiast ja wciąż preferuję producentów gier, ewentualnie wydawców na te tradycyjne wszystkie konsole i PC-ta niż spółki, które specjalizują się tylko w Switchu, choćby były najlepsze na świecie. Jest to wciąż stosunkowo mały rynek, on się bardzo dynamicznie rozwija, ale wciąż na tyle mały, według mnie, żeby tylko na niego postawić. Tomek Szkatuła się pyta: witam Albert, co myślisz o Onco R&D? Mam zainwestowany niewielki kapitał, ale pytanie, czy taka inwestycja ma sens, bo nie za dobre informacje idą ze spółki. Czy spółka ma przed sobą jakieś perspektywy, czy na zasadzie ugryzienia krokodyla, jak zjadł ci nogę, ratuj resztę ciała? Tak, Tomek, cieszę się, że zapamiętałeś tę zasadę aligatora. To dokładnie brzmi jako zasada aligatora, kiedy
Alligator. To się wzięło z prawdziwych doświadczeń podróżników, jakichś myśliwych i tak dalej, że jeżeli drapieżnik złapie ciebie za nogę, no to nie należy się szarpać, nie należy starać się walczyć, lepiej poświęcić tę kończynę, niż utracić życie. I tak jest w przypadku giełdy też. Jeżeli popełniłeś błąd fatalny i ten aligator właśnie złapał ciebie za tą nogę, część kapitału lepiej poświęcić, odpuścić, prawda? Bo jeżeli będziesz się upierał, będziesz jeszcze podwajał tą pozycję, nie daj Boże, prawda? Czy z większą zaangażowanie, żeby się odegrać, to możesz ponieść o wiele większe straty. W przypadku tych spółek biotechnologicznych, bo o tych mowa, prawda? Tutaj przytoczyłeś przykład OncoR&D. To trzeba je traktować jako startupy, no za wyjątkiem Celona może, czy do pewnego stopnia Selvity, które już coś pokazują, mają przychody, czy Mabiona, no to reszta jednak jest w kategorii startupów, prawda? I tutaj trzeba liczyć prawdopodobieństwo. Tutaj absolutnie nawet nie można przyjmować, że jest większa szansa, że jakiś lek wejdzie, niż mniejsza. Raczej jest to poniżej 50% w większości przypadków. 10-20% prawdopodobieństwa na dany lek to jest już dużo, prawda? Jeżeli ktoś mówi, że to jest blisko 50, a nawet 50, no to jest bardzo dużo w tej branży. To już musi być oparte na bardzo dużym doświadczeniu, know-how i tak dalej, no i pozytywnych wstępnych ocenach tego leku. W przypadku OncoR&D wciąż uważam, są na takim etapie właśnie startupu, dlatego jeżeli ktoś chciałby zainwestować jakiś kapitał, to niewielki udział swojego kapitału, nie więcej niż 5% kapitału, najlepiej 2-3% maksymalnie. I uważam, jeżeli ktoś chce stworzyć właśnie ekspozycję na biotech, to powinien mieć kilka takich spółek, prawda, żeby te ryzyko dywersyfikować i ograniczać. Jacek Rzepka pyta się o przyszłość Dino i ocena Beyond Meat. Jeżeli chodzi o Dino, wielka niespodzianka dla mnie również. Myślę, że mało kto spodziewał się po debiucie, że będzie to spółka, która tak nieustannie rośnie, cały czas zwiększa bardzo agresywnie przychody, głównie dzięki nowym sklepom. I co by nie mówić, to ona korzysta na tym silnym rynku wewnętrznym w Polsce, napędzanym głównie stymulacjami socjalnymi, prawda? 500+, teraz już dla każdego dziecka wejdzie, więc nawet jest ten efekt psychologiczny, że rodziny wiedzą, że już od za te kilka miesięcy będą miały pieniądze na wszystkie dzieci, więc mogą sobie pozwolić, mogą nawet zaciągać jakieś kredyty niewielkie, chwilówki. Druga sprawa, no emerytura plus, czyli ta 13. emerytura, zwolnienia z PIT-u najmłodszych pracujących. Ja już też troszeczkę się gubię w tym wszystkim, to zdaje się nazywa piątka Kaczyńskiego, a jeszcze kolejne obietnice są dodawane na przyszły rok, między innymi obniżenie PIT-u z 18 na 17%, więc to wszystko też trzeba przyznać, że napędza gospodarkę. Bezrobocie jest najniższe w historii, stopy procentowe są najniższe w historii, więc właśnie te chwilówki, te jakieś kredyty odnawialne też są bardzo tanie. Dlatego konsument jest silny, wydaje pieniądze, sprzedaż detaliczna rośnie i dlatego też Dino zyskuje na wartości. Jest taką zmorą short sellerów, czyli tych shortujących, grających na spadki, bo ciągle próbują ten szczyt złapać, a ten Dino, jak na złość, idzie w górę. Także bardzo dobra według mnie spółka właśnie, która jeszcze będzie korzystała, prawda? No bo ta siła konsumenta polskiego, ona się nie skończy w tym roku, moim zdaniem. Jeszcze ten przyszły właśnie będzie, moim zdaniem, dobry, bardzo mocny. Dzięki właśnie temu wsparciu socjalnemu głównie. Pytasz też o Beyond Meat. No to jest hit ostatnich miesięcy w ogóle w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o IPO. Spółka weszła na giełdę w Nowym Jorku, no i zyskała kilkaset procent, tam chyba nawet blisko do 1000 było procent, już inwestorzy liczą zyski, więc coś niesamowitego. To jest, żeby przybliżyć tym, którzy nie wiedzą, o jaką spółkę chodzi, to są głównie hamburgery roślinne, czyli substytut mięsa po prostu na bazie roślin. Bardzo ekologiczny projekt. Wiadomo, że im mniej CO2 się wytwarza przy produkcji roślinnej,
i mniej wody, też tutaj w kontekście właśnie tych susz ostatnio w Polsce i tego, jak często tutaj się powtarza właśnie, że mamy ten niedobór wody, to jest też bardzo istotne. Więc ci milenialsi, osoby, które są bardzo wrażliwe na ten aspekt ekologiczny, no rzucają się na tę spółkę troszeczkę jak na Bitcoin, prawda? Wiele osób przechodzi na wegetarianizm, zaprzestaje jedzenia mięsa też z przyczyn ideologicznych, ale też zdrowotnych, prawda? Także spółka jest przyszłościowa, aczkolwiek ten wzrost w krótkim terminie według mnie jest za mocny. I tutaj pewnie fani Beyond Meat, bo to jest już taka kultowa spółka się robi, prawda? Troszeczkę jak Facebook, jak Apple wcześniej. Właśnie przypomina mi trochę kryptowaluty, więc pewnie ci fani się tutaj mogą oburzyć, ale uważam, że pomimo dobrej przyszłości, nawet świetlanej, to uważam, że w krótkim terminie może być bardzo nieprzyjemnie, bo może być jakaś korekta mocna, jeżeli całe Wall Street też wybierze tę opcję korekty. Kamil pyta się tutaj o spółki z fotowoltaiką związane w PEP, Foton, CLC. Czy OZE może być kolejnym segmentem, na który będzie można zarobić w dłuższym terminie? I tu po raz kolejny ja nawiązuję, nie jestem tym wróżbitą Maciejem, ale jeżeli chodzi o fotowoltaikę OZE, tu niestety polegamy na ustawodawstwie, na przepisach, które obowiązują, więc no on, co by nie mówić, one nie są zbyt przyjazne, promujące ten rodzaj energii, pozyskiwania energii w Polsce przynajmniej. Jest to moim zdaniem bardzo nieprzewidywalne. Przyznam szczerze, nie wszedłbym w tego rodzaju biznes, biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju ryzyka. Oczywiście można dużo zarobić, ale powtarzam, troszeczkę jak z biotechami polskimi, prawda? Tutaj niewielki kapitał i myślę, że dywersyfikacja. Dobrze, że podałeś od razu trzy podmioty. Któryś z nich może być tym zwycięzcą, natomiast na jeden podmiot bym absolutnie nie stawiał i nie stawiałbym dużego kapitału, głównie przez to ryzyko regulacyjne, prawda? Tutaj w każdej chwili coś może się zmienić. Mamy okres przedwyborczy przecież, także to nie można zapominać o tym, prawda? Że jednak te przepisy się często zmieniają. Tak zwany Piotr Re się pyta. Cześć Albert, czy uważasz, że warto zainwestować w Giga Immobile? Nie powiem, czy warto, nie mogę wydawać rekomendacji inwestycyjnych, natomiast poznałem prezesa, poznałem jego syna, który najprawdopodobniej obejmie schedę po ojcu, po prezesie. Byłem w siedzibie firmy, dwa razy nawet, i powiem szczerze, wygląda to solidnie. Jest to konglomerat, jest to spółka związana, jak sama nazwa wskazuje, grupa kapitałowa z kilku podmiotów, tam jest sieć hoteli, tam jest przemysł, Proiprzem, jest nawet, zdaje się, albo została sprzedana, albo jeszcze jest stocznia nawet. Są nieruchomości, jakiś handel. Natomiast ogólnie ja zawsze wolę wyspecjalizowaną spółkę w danej działalności, więc z tej grupy jako taka jest ok, ale jeszcze lepiej według mnie wygląda Proiprzem jako samodzielna jednostka. Oni postawili na produkcję takich mobilnych parkingów dla samochodów. To wygląda mniej więcej tak, pewnie widzieliście gdzieś na niektórych osiedlach czy w centrach handlowych, gdzie dwa samochody albo nawet trzy, są takie rozwiązania, gdzie samochód też zjeżdża pod ziemię taką windą, potem kolejny może wjechać i jeszcze kolejny na drugie piętro jak gdyby. Więc to jest fajne, innowacyjne rozwiązanie, załatwia problem właśnie powierzchni czasami bardzo ograniczonej w parkingach podziemnych budynków mieszkaniowych czy jakichś centrów handlowych. Oni się tym zajęli i konkurują jak równy z równym z największym konkurentem niemieckim na przykład. I tam starają się zdobywać ten rynek, oczywiście Polska. Także no, ciekawa spółka. Oprócz tego robią te rozwiązania, kiedy tir podjeżdża do magazynu, prawda? Ja już nie pamiętam, jak to się fachowo nazywa. Dajmy na to do tego włazu takiego, prawda? No to ten łącznik pomiędzy samochodem ciężarowym, tirem a magazynem, prawda? A podłogą magazynu, czyli te jakby prawda, ruchome jakby te platformy takie łączące właśnie naczepy samochodów. To też na to, to jest ta podstawowa działalność i te parkingi jako coś innowacyjnego, więc ciekawa spółka z tej grupy, którą zapamiętałem.
poznałem prezesa, dobre wrażenie zrobił. Był na naszej konferencji zresztą prelegentem, prezes ProIPSZEM-u, prezes GK Immobile również, także pozdrawiam serdecznie. Oni też robią dobrą robotę, tak a propos, ponieważ na ich walne przyjeżdża kilkadziesiąt inwestorów z całej Polski, prawda? To też jest ciekawa sprawa, że jakby tworzą społeczność tych inwestorów. To się zawsze chwali. Zadawajcie kolejne pytania na profilu na Facebooku Long Term Blog albo na kanale Inwestorzy TV na YouTubie. Z inwestorskim pozdrowieniem, Albert Long Term Rokicki.